Na 3 maja, jak zawsze, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Wszystkie instytucje kultury miasta Chrzanowa mają swoje stoiska animacyjne. Mamy strefę gastronomiczną, mamy przepiękną wystawę i żywe ptaki, a na sam koniec koncert. Były też ziemniaki po Cabańsku, niektórzy mogli ich skosztować. Bardzo szybko się rozeszły. Bardzo szybko się rozeszły, tak jest. Mieliśmy darmową degustację ziemniaków po Cabańsku. Mamy też grilla. Oprócz tego oczywiście mnóstwo rzeczy dla dzieci. I jak zwykle przy świętach narodowych towarzyszą nam panie z folkloru. Tym razem są z nami płazianki i luszowianki. Staramy się co rok nasze wielkie narodowe święta, święto Konstytucji 3 maja i święto niepodległości właśnie w taki radosny, rodzinny sposób świętować, bo są to dni, w których naprawdę mamy się z czego cieszyć. Dzisiaj niestety pogoda do końca nie dopisała, nie jest taka słoneczna, jakbyśmy tego oczekiwali, ale mimo wszystko jakby ciepło w sercu jest, dużo radości jest i ciepłe ziemniaki też nas rozgrzały. Sporo atrakcji dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci jednak. Tak, no to ważne jest, żeby właśnie na takie rodzinne pikniki zawsze zapewnić dzieciom atrakcje i animacje. Tak też czynimy, czy to na wędrujących podwórkach, czy podczas takich uroczystości 3 maja, 11 listopada. Także warto przyjść z całą rodziną, bo każdy znajdzie coś dla siebie.